Disco Union of Rock to festiwal o 18-letniej mocnej rockowej tradycji. Do dziś ta impreza odbywa się na terenie jednostki wojskowej. Duża scena. Tu na razie jest pusto i cicho. Większość ludzi spotykamy w okolicach pola namiotowego, gdzie jedną z atrakcji jest darmowa rock zupa. Ile wydaliście posiłku? No dziennie ponad 1000 leci. Pierwszy dzień była pomidorowa, drugi kapuśniak, dzisiaj grochóweczka. Bardzo się cieszą. Zupa jest fantastyczna. Dzisiaj jest grochóweczka, wczoraj był kapuśniaczek. No po prostu super. Na jednym kubku się nie zatrzymuje na pewno. Zaspokoiwszy apetyt, udajemy się na pole namiotowe. Atmosfera jest przyjazna, gdy jedni się bawią, inni pracują. Było troszeczkę wyjazdów, przeważnie do urazów i do stanów po spożyciu alkoholu. 5, 6, 7 lat temu było wiele więcej. Teraz przecież troszkę inna chyba młodzież i różna młodzież przyjeżdża, ale w miarę spokojnie. Zmierzamy w kierunku małej sceny. Tradycyjnie oprócz przeglądu młodych zespołów rockowych organizowany jest tu dość nietypowy konkurs. Tak, zaczęliśmy ten konkurs wraz z kolegą, w którym prowadzimy festiwal 3 lata temu. Na początku była to taka luźna idea. Po prostu między jednym a drugim zespołem był dosyć duży przelot na zainstalowanie sprzętu na scenie i wtedy pomyśleliśmy, że można zorganizować konkurs na najbardziej niepotrzebny przedmiot, jaki ze sobą zabrali uczestnicy festiwalu. No i już za pierwszym razem idea chwyciła doskonale. Wtedy pamiętam, wygrał zestaw dywaników do łazienki na toaletę oraz pod umywalkę. Nie wiem naprawdę, nie wiem jakim cudem by się znalazło w plecaku osoby, która przyjechała na festiwal rockowy do Węgorzewa, ale z roku na rok widzimy konkurs, spotkał się z dobrym uznaniem. No i z roku na rok mamy naprawdę do czynienia z coraz bardziej absurdalnymi przedmiotami. Aż się obawiam, co będzie w roku przyszłym. W tym roku zwyciężyła parasolka niewidka, która składała się jedynie z trzonka do tego przedmiotu. Bardzo, bardzo dobra idea. WWF jest jednym z głównych partnerów festiwalu. WWF jest to jedna z największych organizacji ekologicznych, która stara się chronić przyrodę na całym świecie. Jest nasza druga edycja, jakby raz współpracujemy przy organizacji tego festiwalu. No i mam nadzieję, że jest tak. Z jednej strony przekazujemy różnego rodzaju materiały, ale mamy też liczne różne śmieszne konkursy, które można wziąć udział. Na przykład magiczne rybki, które później trzeba rozpoznać i dowiedzieć, czy można je jeść, czy nie. Z drugiej strony na przykład mamy konkurs, na szybciej wytłaczy się sieci rybackiej i tutaj chcemy pokazać, jak czuje się wybiegnie zwierzę, złapane przypadkowo właśnie przez rybaka w sieć, na przykład w papaczy. Więc zapraszamy na nasze strony internetowe, www.wwf.pl. Tam można sobie więcej spotkać na naszej organizacji, jak i o tym, co grozi naszej planecie.